Jak każdy posiedzenie komisji radnych, proszę o wskazanie przewodniczenia komisji osobę. Nie może. Proszę o wyłonienie kandydatów dla przewodniczącego komisji. Teraz pytanie. Czy pan Tomasz Daros wyraża chęć pracy w komisji? Czy pani Gocielicz-Halina wyraża? Wyraża. Tak. Czy pan Jakubowski Wojciech wyraża? Tak. Czy pan Kostankiewicz wyraża? Tak. Tak. Czy pan Aleksander Wisiowski nieobecny? Zapiszę nieobecny. Czy pan Rogier Sterczyk wyraża? Wyraża. Tak. Czy pan Bogumił Wodarczyk wyraża chęć pracy? Tak. Czy pani Zarzycka, Ewa Marzecznik? Jeszcze Michał Rostek nie wybraliście. Tak. Nie. Jeszcze Krzysztof Baron. Nie doszła lista. Czy pan Michał Roster wyraża chęć pracy? Wyraża. Dziękuję. Jeszcze pan Baron. Pan Krzysztof. No to już nie pisane. Czy pan Krzysztof Baron wyraża? Dziękuję Państwu bardzo. Nie pominąłem nikogo, w takim razie mamy jedną kandydaturę, pana Rosnera. Momencik, panie przewodniczący, ze względu na to, ja oczywiście nie dlatego, że mam jakiś uraz do pana Rosnera, nie, tylko że ja sobie pozwolę zacytować paragraf 28, punkt 5 regulaminu dzielnicy, gdzie jest wyraźnie napisane, że funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji nie można łączyć z członkostwem zarządu. Więc wszyscy członkowie zarządu nie mogą być przewodniczącymi w komisji. I obojętnie, czy to jest komisja doraźna, czy niedoraźna. Oczywiście w tej kwestii statut jest sprzeczny z regulaminem. W statucie jest inaczej, w regulaminie jest inaczej. Ale z tego, że w statucie jest inaczej, a w regulaminie jest inaczej, to jeszcze nie znaczy, że członek zarządu może być przewodniczącym. Ja posiadam taką poprzez opinię prawną. Co ty na ten temat, proszę? No pan prawnik wypowiedział się, że można łączyć stanowisko członka zarządu z przewodniczeniem komisji. No to mnie też pani prawnik z Urzędu Miasta z Kancelarii, nie? No. Na piśmie to jest? U mnie na w mailu, nie? Tylko no po prostu, no, ja mam w mailu, mogę przynieść na następną tą i wydrukować się jutro, nie? Ale zawsze po piśmie, że się opinię na piśmie. Proszę Państwa, ja lubię być z leksem i w związku z tym, że nie mamy tego na piśmie, w takim razie członków mamy ustalonych i oddałam posiedzenie komisji na najbliższy termin, kiedy oświadczę na to na piśmie od urzędu. Zapewnienie prawnika z Urzędu Miasta. Ale już dzisiaj tak samo masz dwa zapewnienia postulę. A drugi prawnik powie inaczej. To właśnie dwa zapewnienia. Ja prowadzę to posiedzenie komisji. Nie będę się opierał na przekazach ustnych prawników. Chcę mieć na piśmie. Tak, brawo. W takim razie, proszę Państwa, jeżeli otrzymam to,
Proszę na swojej liście zapisać Państwo, którzy są, a wszystkich znam przecież, są telefony. Od razu powiadomię Państwa i zaproszę na kawę w sprawie wyboru przewodniczącego. Proszę się podpisać, bo właśnie musiała wielki Panie Rudzierdzie, można prosić? To jeszcze tu pan radny się podpisze. Członek zarządu. Proszę Państwa, wybaczcie, jeżeli ktoś uraziłem, jeżeli coś nie zrobiłem. Ja osobiście nie rozmawiam z prawnikiem, tylko z przekazu. Nie mam tego na piśmie. Będę to miał na piśmie, że taka rzecz może wystąpić wtedy, opierając się na tym, ktokolwiek by chciał zostać przewodniczącym. Natomiast na dzień dzisiejszy nie mogę sobie pozwolić na to, żeby działać na zasadzie, że ktoś komuś ma być. Sorry, później to pani nie będzie. Dziękuję bardzo. Kończymy przerwę.